Liturgia Wielkiego Piątku upamiętnia tajemnicę naszego zbawienia, śmierci Jezusa. O tej godzinie, o której kiedyś na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na krzyżu za miastem umiera Jezus, baranek, który na swe ramiona wziął grzechy nas wszystkich. Zgodnie z tradycją pierwszych wieków, Kościół nie sprawuje w ten dzień Eucharystii, lecz wzywa do adoracji krzyża. Wielki Piątek jest dniem miłosierdzia, przebaczenia, obietnicą szczerej odnowy życia chrześcijańskiego. Nie śpiewamy dziś pieśni wejścia. Zaczniemy naszą modlitwę w skupieniu i ciszy, podczas gdy kapłan upada na twarz przed ołtarzem. Nie mamy nic do powiedzenia na przeproszenie za nasze grzechy i za wszystkie grzechy świata, które doprowadziły do śmierci Zbawiciela.
Pomnij Boże na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Każdego roku Ewangelia według świętego Jana kieruje nasze spojrzenie na pewne szczegóły męki Jezusa, które zapisał jedynie ten ewangelista. Złożone przed Piłatem oświadczenie: tak, jestem królem. Obecność Maryi u stóp krzyża, otwarcie boku, z którego wypłynęła krew i woda. Dwa pierwsze czytania pozwalają nam zrozumieć, jak Chrystus na krzyżu realizuje nadzieję Izraela, która jest nadzieją całej ludzkości. Jezus jest cierpiącym sługą, który wydał swe życie na ofiarę za grzechy. Jest on najwyższym kapłanem, który ofiarując samego siebie, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze: wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy, komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschłej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by miał się nam podobać. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on obarczył się naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu
ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków.
nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała na to. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był On bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana,
podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi. Pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi. Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czy nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr zaprzeczył. Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciw temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: no nie wolno nikogo zabić. Tak miało spełnić się słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój, arcykapłani, wydali mi ciebie, coś uczynił.
odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił wam króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplutwszy koronę ścierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski! I policzkowali go. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry.
Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał Tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić, Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: ukrzyżuj go! Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, po środku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy ogniu losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Potem Jezus, świadom, że wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w szabat. Ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił, poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w
którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Proszę usiąść. Moi drodzy, krzyż towarzyszy nam od 2000 lat. Mamy go w swoich domach, niektórzy mają go na szyi, ale święty Paweł pisze, że krzyż jest zgorszeniem. I tak też było w czasach Chrystusa. Stary Testament mówi, kto umiera na krzyżu, ten jest przeklęty, kto umiera na drzewie. Moi drodzy, ten dzisiejszy dzień Wielkiego Piątku to czas zatrzymania się. Dużo w tej liturgii jest ciszy, dużo czasu na przemyślenie, dużo cierpienia i dużo krzyża, męki. Moi drodzy, jednak warto w tym czasie, w tej ciszy, w tym przemyśleniu, w tym rozmyślaniu szukać tego, co Pan Bóg chce nam przez tę mękę powiedzieć. A chce powiedzieć bardzo wiele. Chce spełnić te wszystkie proroctwa, o których mówi Stary Testament. Ale trochę wbrew temu, co mówi się bardzo powszechnie o wszystkich proroctwach dotyczących samej męki, ja chcę powiedzieć, że Chrystus spełnia dzisiaj przede wszystkim proroctwo z Księgi Izajasza, które mówi, że Mesjasz, który przyjdzie, będzie Emmanuelem, Bogiem z nami. To bardziej pasuje do Bożego Narodzenia, powiemy. Ale moi kochani, myślę, że w żadnym momencie Chrystus nie jest tak blisko nas, jak właśnie dzisiaj. W żadnym momencie życia nigdy tak bardzo nie pokazuje, że jest człowiekiem. I w żadnym momencie życia tak bardzo nie możemy się z Nim utożsamić. Bóg z nami. Pismo Święte mówi, że Chrystus tak się do nas upodobnił, że upodobnił się nawet do nas w śmierci. I jakże to wymowne wydarzenie, że stworzenie zabija swojego Stwórcę, że ludzie podnoszą rękę na Boga. Człowiek podnosi rękę na Tego, który go stworzył. Moi kochani, ale spójrzmy na te wydarzenia właśnie pod tym kątem. To znaczy, spójrzmy na to właśnie z tej perspektywy, że Chrystus staje się nam bliski, że jest Bogiem z nami. Otóż, moi drodzy, kiedy spojrzymy na te wydarzenia, na wydarzenia Wielkiego Piątku, na po pierwsze modlitwę w Ogrójcu, kiedy Chrystus tak cierpi, że aż krwawy pot płynie z Jego ciała. Przywołajmy jakieś takie wydarzenie, które napełniło nas cierpieniem. I tam też Bóg jest. On się z nami utożsamia w tym cierpieniu. Nie możemy Bogu powiedzieć na modlitwie: Panie Boże, Ty nie wiesz, o czym mówisz, bo Pan Bóg wie. Nie możemy Panu Bogu powiedzieć: Ty nie wiesz, co to jest ludzkie cierpienie, bo On wie. Dalej uciekają wszyscy, którzy byli Jemu bliscy. Poczuł się opuszczony przez ludzi, zdradzony. I tutaj możemy się utożsamić z Bogiem. I tutaj możemy czytać, jak takie momenty przeżywać. I znowu powiem to samo.
Nie możemy Panu Bogu powiedzieć, ty nigdy nie byłeś zdradzony, więc nie wiesz, o czym mówisz. A Pan Bóg uczy nas przebaczenia w takim momencie. Pan Bóg nie pała zemstą, ale przebacza. Dalej Chrystus słyszy fałszywe oskarżenie. Chrystus słyszy na swój temat rzeczy, których nigdy nie zrobił. I znowu możemy się z Chrystusem utożsamić. Znowu możemy odnaleźć te momenty w życiu, kiedy i my usłyszeliśmy na swój temat rzeczy, których nigdy nie zrobiliśmy. Ale świat nas wcale nie słuchał. Wreszcie Chrystus umiera, cierpi i niesie krzyż. Moi drodzy, wielokrotnie wcześniej Pan Jezus mówił: kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Myślę, że apostołowie czy tłumy, które to słyszały, nie rozumieli, o co chodzi. Jaki krzyż? Pan Bóg mówi tu o trudach codziennych i pokazuje, jak ten krzyż z godnością nieść. Moi kochani, jak ktoś chociaż trochę orientuje się w muzyce, to wie, że tam też występuje taki symbol krzyżyka. I krzyżyk ma za zadanie w muzyce podwyższać. I krzyż ma nas podwyższać. Bo to nie jest ostatni dzień, w jaki się tu spotykamy w Kościele. Ale to jest dzień, który ma nas podwyższać. To znaczy robić wszystko, abyśmy zrobili kroczek w stronę Pana Boga. Aby ten kolejny Wielki Piątek w naszym życiu był wzrastaniem. Nie zamartwianiem się, płakaniem niczym płaczące niewiasty, ale właśnie podwyższaniem. Podwyższaniem swojego życia. Właśnie do tego Bożego standardu. Bo naszym zadaniem jest upodabniać się do Pana Boga. I Wielki Piątek, krzyż i męka to jest kolejny krok na tej drodze. Moi kochani, krzyż to też trud. Jakże dzisiaj łatwo przychodzi nam dużo rzeczy. Coraz więcej możemy wspomóc się maszynami, różnymi wynalazkami technicznymi. Robimy wszystko, żeby tego trudu było jak najmniej. Ale Pan Bóg mówi, to co piękne, przychodzi z trudem. Wystarczy spojrzeć na to, co nas otacza. Jeżeli chcemy posadzić las, to musimy na to poświęcić kilkadziesiąt lat. A płonie przez chwilę. Moi drodzy, to co wielkie i piękne przychodzi z trudem. I Chrystus dzisiaj po raz kolejny nam to pokazuje. Przez swoją mękę, przez swoją śmierć i przez krzyż. Czy łatwo jest zachować 10 przykazań? Nie. Czy łatwo jest dzisiaj być blisko Boga? Nie. Czy łatwo jest być chrześcijaninem i o tym głośno mówić? Nie. Ale to, co piękne, przychodzi z trudem. Moi kochani, podczas męki krzyżowej, podczas tych ostatnich chwil, Chrystus wypowiada wiele słów. Chrystus mówi do nas swoisty testament. I jednym z tych słów, które zanotowali ewangeliści, są słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Moi drodzy, zwracam na te słowa szczególną uwagę, bo Chrystus uczy nas też tego, jakim trudem jest pójście za drogą Bożych wskazań, ale jakim trudem też jest, żeby iść za tym, co mówimy. Pan Jezus pokazuje, że nie jest hipokrytą, który mówił: kochaj bliźniego, każdego, a teraz by dąsał się i na przykład złorzeczył tym, którzy go atakują. Chrystus mówi: Ojcze, przebacz. Wciela tę naukę w życie.
Chrystus dalej powie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Moi drodzy, wprawny biblista powie, że jest to fragment psalmu numer 22. Ale jedno w tym psalmie jest uderzające. Psalm ten nie składa się tylko z jednego wersetu. Ale Chrystus akurat ten wybrał. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Ksiądz Tomasz Halik, czeski teolog, mówi, że Pan Bóg stał się tak bliski człowiekowi, że wręcz schodzi nawet do jego niewiary, że chce nawet w tym z człowiekiem być. I wreszcie Pan Bóg mówi: Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego. To tutaj wszystko się zaczyna i kończy u Boga. To jest świadectwo Chrystusa. Gdzie z tym cierpieniem mamy podążać? Gdzie jest jego kres? Nie w niewierze, nie w cierpieniu, nie w bólu, który przeszywa, ale w Bogu ten kres jest. Dlatego też uczmy się od Chrystusa powierzania Panu Bogu właśnie tych naszych krzyży, codziennych trudów. Uczmy się tego, że Pan Bóg jest z nami we wszystkim. W pięknych rzeczach, w naszych radościach, ale i w naszym cierpieniu. Uczmy się tej nauki krzyża. Amen. W tym dniu, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Kościół, rozważając mękę swojego Pana i oblubieńca, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa rozpiętego na krzyżu i wystawia się za zbawienie całego i wstawia się za zbawienie całego świata. Autor listu do Hebrajczyków zachęcał nas dzisiaj, byśmy z ufnością przystąpili do tronu łaski, by otrzymać Boże miłosierdzie. Modlitwa powszechna ma dziś szczególnie uroczysty charakter. Modlimy się do Boga, prosząc, by zbawienie, które Chrystus wysłużył na krzyżu, stało się udziałem wszystkich ludzi. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże na całej ziemi, a nam pozwoli wierzyć życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech Bóg i Pan, którego wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za naszego biskupa Kazimierza, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc, bramy swego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich braci wierzących Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy, do zgody i niech zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłosierdziu ku Niemu i wierności ku Jemu przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni, napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia.
Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy w prawdzie i wolności żyli do końca życia. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zbawienie chorym, umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Najuroczystszym momentem dzisiejszej liturgii męki pańskiej jest adoracja krzyża, znaku zwycięstwa Chrystusa i naszego zbawienia. Kapłan będzie wnosił krzyż, trzykrotnie śpiewając wezwanie: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Odpowiadamy na to wezwanie: pójdźmy z pokłonem. Będziemy następnie adorować ten krzyż. Kolejność będzie następująca. Najpierw księża i siostry zakonne oraz służba liturgiczna. Potem krzyż niesiony przez kapłana będzie zatrzymywał się w kilku miejscach kościoła. Patrząc na niego, adorujmy Jezusa ukrzyżowanego. Po zakończeniu liturgii każdy z wiernych może podejść do krzyża, przyklęknąć i z czcią go ucałować. Niech to nasze przyklęknięcie
pocałunek krzyża i nasze patrzenie na krzyż staną się modlitwą adoracji. Adorując ukrzyżowanego, prośmy, by Pan obdarzył nas swoją miłością i przebaczeniem, które oznajmił nam z wysokości swego krzyża. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to poprzez ucałowanie krzyża, przyjęcie komunii świętej i modlitwę w intencjach Ojca Świętego możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Liturgia dzisiejsza prowadzi nas od adoracji krzyża do zjednoczenia z Jezusem w Komunii Świętej. Pragnie nam poprzez to ukazać, że istnieje ścisły związek między ofiarą Jezusa na krzyżu a Eucharystią. Przyjmując Jezusa w Komunii Świętej, wyznajmy, że tylko On daje prawdziwe i pełne życie. Powstańmy. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Klękamy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana wzdłuż nawy głównej i wzdłuż naw bocznych. Thank you.
Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te dziwnie zakrytemu, żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, ohamować raczy. Żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, o hamować raczył.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. To może na chwilę niech usiądzie jeszcze. Moi kochani, bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie przeżyć tę przepiękną liturgię. Jeżeli ktoś będzie chciał ucałować krzyż, będzie mógł to zrobić zaraz po liturgii. Za chwilę zresztą będzie komentarz do przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu. Hasło tegoroczne jest niezwykle wymowne. To jest hasło roku liturgicznego. Gdy stąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc. To jest prawda niezwykle istotna. Zachęcam do dzisiaj jeszcze do adoracji Pana Jezusa w grobie. O godzinie 22 będzie adoracja krzyża poprowadzona przez wspólnotę, która jest związana z godziną uwielbienia. O 23 trzy części gorzkich żali. O 24 zakończymy dziś adorację. Jutro ciemna jutrznia. O 8 święcenie pokarmów od 9 do 17. O godzinie 20 najważniejsza liturgia w całym roku. Liturgia, Wigilia Paschalna. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, stąd też przynosimy świece. Jeśli ktoś nie ma, to będzie mógł otrzymać przy wejściu do kościoła. Bardzo zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu i do uczestniczenia liturgii. Bardzo dziękuję wszystkim zespołom połączonym siłom chórowym. Cieszę się bardzo, że jest tak wiele osób pięknie śpiewających. Dziękuję asyście kościelnej, dziękuję serdecznie szafarzom, ministrantom, wszystkim bez wyjątku. Bardzo się cieszymy z obecności sióstr eucharystek i
pocieszycielek serca Jezusowego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tej przepięknej liturgii. Zgodnie z wielowiekową tradycją, na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku niesiemy w monstrancji Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Dekoracja grobu przypomina nam o Jego ofierze złożonej dla nas. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Dlatego modlimy się przy grobie do Pana Jezusa i uwielbiamy Go, bo On przez krzyż i swoje zmartwychwstanie przyniósł pokój całemu światu. Nawiedzając grób Pański dzisiaj i jutro, oczekujemy na radosne święto paschalne, zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pęknijmy. Zróbmy przejście przez główną nawę i boczną do ciemnicy, czyli przy ołtarzu Pana Jezusa, do grobu Pana Jezusa.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bezpośrednio po zakończeniu tej liturgii można podchodzić do krzyża przygotowanego przed ołtarzem, ucałować go z czcią, przyklęknąć i odejść. Na nim życie święte.
jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, któż przed gniewem Twym postawi się? Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy hojnie Ci służyli. Swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, księgę życia pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu, tęsknię, czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki noc bezstrażnie. Thank you.